Mówiłyśmy tyle o symetrii i osiach symetrii, a ja się zastanawiam, co to się stanie, jeżeli oś symetrii nie będzie pionowa albo pozioma. No to proszę, narysuj oś symetrii, która nie jest ani pionowa, ani pozioma na kartce. Proszę bardzo. No to teraz narysuj na przykład kreskę, odcinek jakiś, poziomy na przykład. Odcinek. Tak. To jest odcinek AB, o końcach AB. Jak go odbijesz w tej osi symetrii? No to muszę zacząć od tych punktów skrajnych, czyli od punktu B do osi symetrii sobie narysuję taką linię prostą, prostopadłą i przetnę dalej i w odległości, która będzie tą samą odległością od osi symetrii do punktu B, w tej samej odległości po drugiej stronie, postawię sobie ten punkt końcowy. Świetnie, to jest obraz punktu B, czyli B prim czy B1. Tak. No i to samo trzeba zrobić według zgody z punktem A. No to robię znowu tą prostą prostopadłą. No mniej więcej chyba w tym miejscu. I teraz mogę połączyć punkt B1 z punktem A1. No świetnie, i dostałaś obraz punktu A w odbiciu symetrycznym dla narysowanej przez siebie osi. No świetnie, no to teraz skorzystajmy z tej osi i narysuj na przykład po jednej stronie tej osi nieduży okrąg. Proszę bardzo. Świetnie, jak ten okrąg przekształcisz symetrycznie względem tej osi symetrii? To po pierwsze zaznaczę sobie środek tego okręgu, tutaj. Tak. I od tego środka okręgu wyznaczę linię prostą, prostopadłą do osi symetrii i odmierzę z drugiej strony taką samą odległość, może jeszcze kawałek, i to będzie mój drugi środek koła. I jeszcze troszeczkę pojedź. Jeszcze troszeczkę. No dobrze. I teraz będę rysowała koło tej samej wielkości. Czyli o takim samym promieniu. O, i tak. To jest moje symetryczne koło. Tak, to jest obraz tego fioletowego koła odbity w tej osi. Więc wszystko jedno, czy oś jest pod jak jest narysowana, zasady są takie same. No bo jeszcze, może jeszcze zrobimy jeden przykład. Narysuj na przykład oś symetrii, jakąś nową. Dobrze, to teraz w drugą stronę oś symetrii. To ma być prostokąt. Dobrze, i co mam teraz z tym zrobić? Jeden punkt, chodzi mi o to, że jeden punkt, jeden wierzchołek tego prostokąta, proszę nazwij może o ten właśnie, ABCD, ten prostokąt. Punkt B leży na osi symetrii. Jak będziesz przekształcała ten prostokąt? No to zrobię tak samo jak poprzednio, czyli będę rysowała linie prostopadłe od wierzchołków prostokąta. Zacznę sobie od tego wierzchołka C i rysuję prostopadłą i po drugiej stronie tą samą długość odcinka. Tak, i masz obraz od punktu C, czyli C prim, czy tam C1. Tak. Będzie. Teraz zacznę. Punkt B jest w tym samym miejscu i B' tak. jest w tym samym miejscu, tak. Czyli jest na osi symetrii, tu się nic nie zmieni. Teraz punkt D i znowu pod kątem prostym. Tak, mniej więcej odległość, czyli tu będzie D' punkt. I teraz jeszcze mi został punkt A i robię dokładnie to samo, czyli pod kątem prostym. I tu będzie punkt A'. Świetnie, czyli masz wyznaczone obrazy punktów, tylko teraz trzeba je dobrze połączyć. Tak. Teraz mi się zapomniało, jak to ma być. A, tutaj. Tak. Tak. I tak, oj nie, coś źle zrobiłem. No troszeczkę, no po prostu te odległości nie są. Za blisko. D jest za blisko, trzeba by go trochę przesunąć. Powinno być. I tam... No, jeszcze brzydko narysowałam, ale mniej więcej. I A też jest troszkę za blisko, no ale w każdym razie
reguły zostały zachowane i oczywiście, o tak, o to, bardzo ładnie poprawione. W tej postaci będzie nowy prostokąt. No i co jest ważne, to to, że te linie AA', DD', CC' są do siebie jakie? Równoległe. Oczywiście. To jeszcze jeden jest taki ciekawy przypadek. Ja ci może narysuję. Czyli rozumiem, że to jest oś symetrii. To jest oś symetrii i chodzi mi o taki przypadek, kiedy figura leży na osi symetrii i chcemy ją odbić symetrycznie względem tej osi. No, tu jest trochę trudniej, bo mamy tą figurę po jednej i po drugiej stronie osi. Ale tak sobie myślę, że ten kawałek powinien się znaleźć po drugiej stronie, czyli po tej stronie, tak. A ten kawałek powinien się znaleźć po tej stronie. No właśnie. Czyli muszę je pozamieniać teraz. I spróbujmy to zrobić. Znowu się posłużę tymi prostymi, prostopadłymi do osi symetrii. I to będzie tak. Mniej więcej chyba taka, nie, może trochę dalej jeszcze. To jest jeden punkt. Drugi punkt to jest tu. Tak. Trochę chyba wyżej, bo one te proste muszą być te, równoległe. Tak. Tak, to poprawiamy. I jeszcze raz, żeby były równoległe. No, no dużo lepiej. Czyli to jest punkt... Jeżeli tamten jest A. A, tu jest B, a tu jest C, to tu mamy A prim, tu mamy B prim, czyli możemy te dwa punkty połączyć. Tak. Tak. I teraz punkt C zostawić. No i punkt C znowu równolegle. Do osi, prostopadle do osi symetrii, a równolegle do pozostałych moich wskazówek, czyli punkt C prim. Obraz punktu C, tak. No to teraz i trzeba teraz... go połączyć. No i świetnie. I ten brązowy trójkąt jest obrazem zielonego trójkąta w odbiciu symetrycznym względem osi, która wcale nie jest ani pozioma, ani pionowa.